Mam wielki zaszczyt i honor powitać Panią, Pani Anno na ziemi jarosławskiej i podziękować, że są takie kobiety, które potrafią zrobić taki film, który przypomina nam o tym, co się wydarzyło po 10 kwietnia. Jedna z tych bohaterek, ta też cudowna, wspaniała kobieta, brunetka, to jest Anita Czerwińska, z którą znam osobiście i razem współpracowaliśmy na Krakowskim Przedmieściu. I może Pani Anno, powiem nieskromnie, że najprawdopodobniej te trąbki Boże Coś Polskę w scenie finałowej, no to są dzieciaki z Jarosławia, to my przyjeżdżaliśmy tam na Krakowskie Przedmieście. Serdecznie witamy. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję, bardzo mi miło, że mogłam tutaj przyjechać, że raczyliście Państwo zaszczycić ten pokaz, zobaczyć ten film, bo to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mimo tego, że tych filmów nie ma w żadnej telewizji, są one raczej, jeżeli już ktoś o nich o oficjalnym obiegu wspomina, to raczej więcej jest w tym kpiny niż powagi, to cieszę się, że Państwo zechcieliście obejrzeć ten film, bo to nadaje sens temu, żebyśmy takie filmy robili, bo jest publiczność. Jest publiczność, która chce o tym rozmawiać, chce o tym filmy oglądać i to jest dla nas strasznie ważne. Pan mówił, że dobrze, że taka kobieta istnieje, która robi takie filmy. Ja bym nie zrobiła tego filmu, gdyby nie mnóstwo facetów. A przede wszystkim Jarosław Rybicki i Rafał Dudkiewicz, wybitni dokumentaliści, dziennikarze, z którymi pracuję od paru lat w różnych miejscach. Z Jarkiem Rybickim spotkałam się kiedyś w telewizji Puls i razem realizowaliśmy tam programy. Rafał Dudkiewicz na co dzień pracuje w programie Janka Pospieszalskiego, jestem jednym z redaktorów, ale oni mi bardzo pomogli, także to nie jest broń Boże, tylko moja zasługa. Jarek i Rafał bardzo, bardzo mi w tym filmie pomogli. No dobrze, ja właściwie najchętniej bym usłyszała od Państwa jakieś pytania i wtedy mogłabym wiedzieć, o czym mówić. Pani Anno, więc reżyser jest zawsze jeden, prawda? Współpracowników jest wielu. I może zanim przejdziemy do pytań, to może nam coś Pani powie, jaka geneza była powstania tego filmu, co Panią powodowało, że akurat ten temat Pani podjęła. Jak Państwo wiecie, ja wcześniej zrobiłam film Mgła i Pogarda razem z Marią Dłużewską. I tak przy tamtych filmach, jak i przy tym, no to powód był jeden, to znaczy, że jest pewnego rodzaju całkiem skuteczna blokada w mediach oficjalnych, żeby o pewnych rzeczach nie mówić albo pewne rzeczy przedstawiać w sposób taki, jak mogliśmy zobaczyć na przykład podczas klipu, oglądając klip wyborczy Platformy Obywatelskiej, oni pójdą na wybory, czyli pokazujący rzeczywistość w sposób, moim zdaniem oczywiście, zmanipulowany i kłamliwy i nacechowany pogardą. I ja przeciwko temu po prostu protestuję w ten sposób. To znaczy chcę dawać Państwu możliwość zderzenia informacji z różnych stron, ponieważ uważam, że w Polsce jest zakłócony rynek opinii, nie ma pełnego pluralizmu, media są dość jednostronne, a zwłaszcza te czasy, które nas spotkały po katastrofie w Smoleńsku, pokazały, że media bardzo łatwo wchodzą w taką sytuację, kiedy niestety podają informacje nieprawdziwe, za to wygodne dla rządzących. I pomyślałam sobie, że teraz takim zadaniem dziennikarskim jest równoważyć chociaż troszeczkę ten przekaz. I jak zrobiłyśmy Mgłę, no to dlatego zrobiłyśmy Mgłę, że spotkałyśmy w jednym z klubów dyskusyjnych Jacka Sasina, wtedy jeszcze pełniącego obowiązki chyba wiceszefa kancelarii prezydenta. To było niecałe dwa miesiące po katastrofie.
I on na tym klubie dyskusyjnym opowiadał o genezie wyjazdu pana prezydenta do Katynia i jak odbywała się walka, po prostu regularna walka między kancelariami o to, żeby Lecha Kaczyńskiego zniechęcić albo żeby mu jak najbardziej uprzykrzyć tę wizytę, zorganizowanie tej wizyty. I co najgorsze, wtedy też Jacek Sasin opowiadał na konkretnych przykładach i datach, gra Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kancelarii premiera była dziwnym trafem, bardzo skorelowana z tym wszystkim, jakie komunikaty wydawała z siebie też ambasada Rosji w Polsce i ambasador rosyjski. I to była też taka informacja o tych przygotowaniach, o tej przepychance, zupełnie nieobecna w mediach. Podobnie jak były nieobecne w mediach wtedy relacje współpracowników prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którzy byli na miejscu w Katyniu i którzy potem pojechali na miejsce katastrofy i byli jednymi z pierwszych, którzy to miejsce oglądali. I wtedy pomyślałam sobie, że takie świadectwo trzeba nagrać, utrwalić. Że oczywiście nikt mi tego w żadnej telewizji nie puści, to już wiedziałam, ponieważ w telewizji publicznej już zaczynało się bardzo źle dziać, wyrzucono właśnie Anitę Gargas, za chwilę zlikwidowano jej program. Ja wiedziałam też, że będę musiała się pożegnać z pracą w telewizji, a jednocześnie wszystkie projekty, które były składane przez różnych dziennikarzy i różnych autorów dotyczące tej tematyki, były blokowane i nie zezwalano na ich realizację. Natomiast na ekrany telewizorów mógł się pojawiać wyłącznie film rosyjski Syndrom Smoleński, to się chyba tak nazywało, czyli taki film dokładnie odpowiadający tej propagandzie rosyjskiej, z jaką mieliśmy do czynienia wtedy. I pomyślałam sobie, że to jest naszym zadaniem, żeby to utrwalić, żeby nagrać tych chłopaków z kancelarii prezydenta. Niech oni opowiedzą swoją historię. Niech opowiedzą, jak to było z ich punktu widzenia. Nie wiedziałyśmy jeszcze wtedy, czy z tego powstanie film, ale wiedziałyśmy, że to świadectwo trzeba nagrać i ja nawet myślałam, że może nagrać, żeby ono zostało dla kogoś za 15-20 lat, żeby przekazać IPN-owi albo Muzeum Historii Polski, żeby było, tak? Żeby było na zaś, a to strasznie ważne jest, żeby świadectwo takich świadków historii było nagrane szybko po wydarzeniu, bo ono wtedy, i to każdy historyk powie, jest najbardziej wiarygodne. To są świeże emocje, świeża pamięć, nie zakłócone jakimiś, no czasem po prostu. I pamiętam, że myśmy z Majką, myśmy Jacka Sasina, poprosiłyśmy bardzo dobrego operatora Ryszarda Jaworskiego. Powiedzieliśmy: Rysiek, czy mógłbyś nam nagrać tych chłopaków tak na zaś? Nie będzie z tego pewnie nic, ale żeby było nagrane. I on się zgodził. I myśmy w prywatnym pomieszczeniu z kamerą, dźwiękiem podłączonym, aha, jeszcze był kolega dźwiękowiec, który też zgodził się, zupełnie nie wiedząc, czy z tego będą jakiekolwiek honoraria i coś powstanie, zgodził się tak nagrywać. I tak nagrałyśmy w lipcu i sierpniu tych sześciu bohaterów późniejszego filmu Mgła. I jak nagrałyśmy ich sześciu, to zobaczyłyśmy też, że to jest taki materiał, że to jest materiał na film. A jednocześnie rozeszła się wieść, że my to robimy w środowisku i zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy mówili: wiesz, mamy zdjęcia, byliśmy tam, a tutaj ktoś był i mamy zdjęcia stąd. Potem okazuje się, że znajomy Ryszarda Jaworskiego, Włodek Rysiak, odezwał się, nawiązali kontakt. Okazuje się, że on był operatorem Lecha Kaczyńskiego i był na miejscu w Smoleńsku i filmował wszystko to, co tam się działo. I w ten sposób już miałyśmy też zdjęcia. No to wiedziałyśmy, że jest materiał taki, że możemy z tego zrobić film. Tylko kto nam go puści? Polsat? TVN? Telewizja publiczna? No, wiedziałyśmy, że nie. I jedynym takim miejscem, które się wydawało, które dawało wolność, była Gazeta Polska. Po prostu zadzwoniłam do Tomka Sakiewicza, umówiliśmy się na spotkanie i po 5 minutach, jak opowiedziałyśmy mu, co mamy, powiedział: oczywiście, my to wydajemy. I tak to się zaczęło. Potem film Pogarda był z podobnego sprzeciwu. To znaczy widziałyśmy, jak rząd traktuje rodziny ofiar, te rodziny, które
najdobitniej domagały się jakichś działań rządu w sprawie wyjaśnienia katastrofy w Smoleńsku. Ewa Kochanowska, Magda Merta, Jacek Świat, Andrzej Melok. I też wiedziałyśmy, że jeżeli oni nawet są czasami zapraszani do telewizji, do któregoś z programów, to ich głos jest natychmiast zbijany przez głosy innych, albo byli na takich etatach tych oszołomów, tych wariatów. Nie wiem, czy Państwo mieliście takie poczucie, ja miałam. I pomyślałam sobie, że to też jest strasznie ważne, żeby tym ludziom dać spokojnie o tym opowiedzieć. I pokazałyśmy pogardę wobec tych rodzin, wobec Ewy Błasik. I w filmie Pogarda, przypomnę, Ewa Błasik wystąpiła, to był chyba pierwszy jej film, potem chyba Lista pasażerów Janka Pospieszalskiego, też był fragment dotyczący pani Ewy, ale wtedy to była jedna z najważniejszych spraw. To był wtedy ten moment, kiedy generał Błasik był opisywany w gazetach jako ten, który po pierwsze był pijany, po drugie ten, który wyrzucał ze sterów samolotów. To było rutynowe działanie, który prawdopodobnie siedział za sterami i który prawdopodobnie doprowadził do katastrofy. To on odpowiadał za katastrofę. Ewa Błasik mówiła, że jak stała nad grobem męża we Wszystkich Świętych, to nie mogła spokojnie tam być, bo w przeddzień ukazał się w tygodniku Wprost wielki artykuł właśnie z tymi tezami, o których teraz powiedziałam. I Polacy przechodzący powązkami wojskowymi obok tego grobu potrafili syknąć: o, to ten, co zabił prezydenta. Więc to też było danie szansy też Państwu na to, żebyście zobaczyli poprzez film Pogarda tę inną stronę niż ta, która jest reprezentowana, która jest przekazywana przez oficjalne, koncesjonowane media. I z filmem Przebudzeniem było dokładnie to samo, z tym, że tutaj to ja już byłam naprawdę zła. Bo tak jak rozumiałam metodę walki politycznej przy okazji mgły, że rządzący omijają niewygodne dla siebie role przy organizowaniu tej wizyty, tak jak te sprzyjające rządowi media, rozumiałam, że nie pokazują tego uścisku premiera Tuska z premierem Putinem nad szczątkami samolotu, tak nie byłam w stanie zrozumieć, jak można z ludzi, którzy każdego dziesiątego idą się modlić i modlą się za ofiarę katastrofy i upominają się o pamięć, jak można z tych ludzi robić nienawistników? Jak można z nich robić ludzi właśnie chorych z nienawiści? Tych z wykrzywionymi gębami z tego spotu Platformy Obywatelskiej. I pomyślałam sobie w sierpniu tego roku, zeszłego roku, że to trzeba koniecznie trzeba to sprostować, trzeba koniecznie temu dać kontrę. I ja byłam 10 kwietnia podczas rocznicy na krakowskim Przedmieściu i widziałam kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Potem widziałam oczywiście w mediach, że media mówiły, że było 7 tysięcy ludzi i to byli ci sfrustrowani, ci, którym się nie udało, ci, którzy nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić, nie rozumieją niczego i którzy są oczywiście powodowani przez emocje wyłącznie polityków, którzy chcą żerować na tej katastrofie. Znacie Państwo zresztą tę poetykę, nie muszę o tym tak dużo mówić. No i pomyślałam sobie, że ja muszę tych ludzi pokazać. I na tym krakowskim Przedmieściu, wtedy 10 kwietnia, spotkałam mojego kolegę z NZS-u, bo ja maturę zrobiłam w 1988 roku, więc dokładnie w ostatniej chwili załapałam się na Niezależne Zrzeszenie Studentów i na ostatni strajk na Uniwersytecie Warszawskim w 1989 roku, ale tam udało mi się poznać parę osób, które działały w NZS-ie znacznie dłużej niż ja, czyli parę lat. I na tym krakowskim Przedmieściu podchodzi do mnie chłopak, który się przedstawia: witaj, jestem Andrzej Olszewski, cześć, przecież się znamy ze strajku. I ja mówię: ach, no tak, 20 lat nie widziałam człowieka. Okazuje się, że on jest w służbie porządkowej tych marszów, że był po ekonomii, jest po ekonomii, po SGH, ma doktorat na SGH, zrobił MBA, jest bardzo wybitnym finansistą wysoko usytuowany zawsze w dużych firmach w Warszawie.
zupełnie nie można go podejrzewać o to, że może być moherem, prawda? No i on podszedł i mówi, wiesz, no jestem w służbie porządkowej, świetnie, że się znowu spotykamy. Ja mówię, ale co ty tu robisz, bo słyszałam właśnie o twojej karierze finansowej. A on mówi, no wiesz, no po 10 kwietnia, to jest takie przebudzenie, tak? I on po 10 kwietnia wrócił do tej aktywności społecznej, publicznej, politycznej, którą prowadził, jak był współtwórcą NZS-u na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim i w ramach Solidarności Walczącej. Potem widziałam, byłam na, właśnie w tym sierpniu z kamerą na razie, żeby popatrzeć, jak to dokładnie przyjrzeć się tym ludziom. I znów spotkałam paru znajomych. I znowu był ktoś, kto mówi, a wiesz, a ten chłopak, no to był w grupach oporu, on teraz tutaj też jest zawsze każdego 10, pogadaj z nim. I tak powyłuskiwałam tych ludzi. Oczywiście Anita Czerwińska była z oczywistego klucza. Ona była jest szefową Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej i uczestniczyła, jak Państwo widzieliście w tym filmie, w bardzo wielu akcjach, które miały na celu pilnowanie tej pamięci i domaganie się prawdy. I wiedziałam, że chcę też za jej pośrednictwem pokazać to środowisko Gazety Polskiej, które tych spraw w Polsce pilnuje najpilniej. No i w ten sposób ułożył mi się film, że już we wrześniu wiedziałam, którzy bohaterowie. I wiedziałam, że też chcę jak najszybciej, żeby ten film się pokazał, bo miałam poczucie, że to skontrowanie tego przekazu oficjalnego jest bardzo potrzebne. Ja mam nadzieję, że już teraz po tym filmie Stefan Niesiołowski nie powtarza tego, bo nie słyszałam, żeby powtarzał, że właśnie na krakowskim przedmieściu są ludzie chorzy z nienawiści i bije się tam ludzi za poglądy, bo on taką opinię wyraził publicznie jeszcze w listopadzie czy w grudniu. Teraz mam nadzieję, już nikt się nie ośmieli takich kłamstw mówić. To dlatego ten film. Dziękujemy.